Mimo wielkich starań i nadziei nie będzie remontu skansenu lokomotyw w Karsznicach. Wniosek władz z Duńskiej Woli o 5 milionów złotych z funduszu norweskiego został odrzucony. Jest już plan, na co zostaną przeznaczone środki, które zebrano jako wkład własny. Niestety nie na renowację lokomotyw. Czesław Boczek zaczynał pracę w parowozowni Karsznice na tym właśnie unikatowym parowozie zwanym Amerykanem. Niestety od dawna parowóz zaczyna pokrywać rdza. W tak opłakanym stanie jest też reszta zabytkowych lokomotyw. To są eksponaty jednostkowe, to jest czasami po kilka, po jeden egzemplarz zachowany w ogóle w Polsce, więc jest to zwiedzać i tak naprawdę no, on z jednej strony buduje tożsamość mieszkańców, a z drugiej strony jest ogromną atrakcją turystyczną. Aby uratować lokomotywy przed niszczeniem, władze z Duńskiej Woli postanowiły działać. Udało się zebrać 300 tysięcy złotych jako wkład własny. Dzięki temu można było się ubiegać o 5 milionów złotych z funduszu norweskiego. Odnowienie jednego parowozu to koszt około 100 tysięcy złotych. Pozyskane środki z funduszu pozwoliłyby więc wyremontować 3 maszyny. Jednak remontu nie będzie, bo wniosek został odrzucony. Przykro nam jest z tego tytułu, że projekt nie przeszedł. No, mamy tylko nadzieję taką, że pieniądze, które miały być włożone w projekt, wkład własny, żeby ten wkład własny nie rozmydlił się, żeby po prostu radni przejęli się sprawą. Jednak sprawą remontu lokomotyw nikt się zbytnio nie przejął. Pracownicy skansenu mieli nadzieję, że otrzymają chociaż tę sumę będącą wkładem własnym w konkursie. Tymczasem okazało się, że władze przekażą jedynie 50 tysięcy na ogrodzenie i oświetlenie terenu. Reszta trafi na dokumentację remontu dróg i nową stronę internetową. Od wielu lat ta strona nie była modernizowana, ona nie spełnia przepisów. Mamy krajowe ramy interoperacyjności, mamy rozporządzenie, mamy ustawę o informatyzacji podmiotów publicznych. Musimy dostosowywać naszą stronę internetową do obowiązującego prawa. Radna PO Hanna Iwaniuk uważa, że to wyrzucone pieniądze. Co więcej, jej zdaniem można znaleźć oszczędności w wydatkach na administrację publiczną i przeznaczyć na utrzymanie skansenu. Nie wystarczy ogrodzić to, co jest w środku, bo w którymś momencie to, co jest w środku, się po prostu rozsypie. To wymaga angażowania pieniędzy, nie małych, ale to jest, no, kiedy mamy muzeum, kiedy mamy piękną rzecz, to zawsze jest wydatek pieniędzy, a nie chodzi o to, żeby na tym zarabiać, tak? My się mamy tym chwalić. Szkoda tego zapału tych ludzi, którzy tutaj wkładają swoje serce. Tutaj przepracowaliśmy wiele lat pracy. I nie pomóc im na dzień dzisiejszy, nie podać im ręki, co chcą we własnym zakresie dużo tutaj zrobić, to by było grzechem nie do wybaczenia. Władze z Duńskiej Woli zapewniają, że będą szukać pieniędzy na renowację zabytkowych parowozów. To nie będzie łatwe, ponieważ w Polsce więcej środków przeznacza się na obiekty architektoniczne. Takie zabytki jak lokomotywy muszą więc czekać w kolejce, o ile wcześniej nie pokryje je doszczętnie rdza i nie trafią na zło.